Wieprznik jadalny, Canthorellus cibarius, znany przede wszystkim pod nazwami kurka, kurka żółta, kurek, stroczek lisica, lisiec, lisica, lisiczka, łasiczka, lepicha. Lepieszka, pieprzyk jadalny, pieprznik pospolity, pieprznik gąska, stągiewka jadalna, kurza stopka, to wdzięczny grzyb leśny o szerokim zastosowaniu kulinarnym. Kurki można gotować, smażyć, dusić, marynować, a nawet mrozić, po uprzednim obgotowaniu. Owocniki kurki mają charakterystyczną żółtą barwę, w zależności od siedliska i otaczających drzew oraz nasłonecznienia barwa może się zmieniać od bladożółtej, żółto-pomarańczowej do intensywnie pomarańczowej. Owocniki mają od 1 do 7 cm średnicy, ale mogą urosnąć nawet do 15 cm. Kapelusze młodych owocników są wypukłe, płaskie, a później u starszych wklęsły, do lejkowatego. Brzeg owocników jest podwinięty lub falisto powyginany, u starszych okazów często postrzępiony. Owocnik zawsze jest gładki, matowy i nagi. Listewki kapelusza przybierają postać żelastych chwaut zbiegających na trzonie. Często są rozwidlone lub łączą się. Trzon kurki ma wysokość od 3 do 8 cm, o grubości od 1 do 2,5 cm. Zawsze tej samej barwy, co kapelusz. Trzon jest cylindryczny i zwęża się ku dołowi. Często nieco wygięty, jego powierzchnia jest gładka. Miąższ kurek jest nieco jaśniejszy, ale równie żółty, zawsze jędrny, zwarty i mięsisty. Smak młodych owocników jest łagodny. Starych lekko pieprzny, stąd ludowa nazwa pieprznik. Zapach mają korzenny, nieco owocowy. Występowanie kurek kurki było kiedyś grzybami pospolitymi. Niestety ostatnio są przetrzebione ze względu na swój charakterystyczny wygląd. Łatwy do rozpoznania nawet dla mało doświadczonego grzybiarza. Kurki występują w borach sosnowych. Owocniki pojawiają się od czerwca do listopada. Grzybnia kurek współżyje, tworząc tak zwaną mykoryzę, z systemem korzeniowym sosny, świerka, dębu, buku i grabu. Owocniki wyrastają gromadnie na obrzeżach grzybni. Czasem kurki tworzą czarcie kręgi, czyli rosną na brzegu idealnego okręgu. Grzyby w Polsce, kiedy i jak zbierać borowiki, kurki, a kiedy maślaki? Trujące bliźniaki kurek wbrew pozorom kurka także ma trujących sobowtórów. Niewiele różnią się od kurki grzyby trujące, pieprznik blady, lisówka pomarańczowa i kolczak obłączasty. Czy warto jeść kurki? Wartość odżywcza kurek skumulowana jest w kapeluszach, które zawierają witaminy A, B1, B2, C, D, PP i E. Zawiera także całkiem sporo soli mineralnych, żelazo, cynk, potas, jod, siarka, wapń, miedź, mangan i fluor. Kurki w 90% składają się z wody, pozostałe 10% to białka, węglowodany i tłuszcze. Są niskokaloryczne, stogie świeżych kurek to tylko 38 kilokalorii. Ze względu na niewielką, ale jednak, zawartość białka zbudowanego z aminokwasów egzogennych, TJ, takich, które nasz organizm nie jest w stanie sam zsyntetyzować i potrzebuje ich dostarczyć z zewnątrz, kurki są dobrym źródłem tych związków dla wegetarian. Kurki, tak jak wszystkie grzyby, są ważnym źródłem błonnika, który odgrywa ważną rolę w procesie trawienia. Trzeba jednak pamiętać, że tym błonnikiem jest chityna, która jest ciężkostrawna. Kulinarna przydatność kurek kurka jest bardzo smacznym grzybem, cenionym za swoją odporność na długi transport. Co ciekawe, kurki są bardzo odporne na zaczerwienie, co oznacza, że nie znajdziecie w nich ani jednego robaka grzybów.
W swym składzie kurki zawierają chitinmannozę, czyli substancję, która zwalcza wszystkie robaki ludzkie. Substancja ta potrafi uszkodzić jajeczka pasożytów. W składzie kurek obecny jest również kwas trametonolinowy, stosowany w leczeniu wirusowych zapaleń nowotworów i wątroby. Z tych powodów robaki omijają kurki szerokim łukiem. Od czasów starożytnych medycyna ludowa uznaje kurki za niezawodny specyfik przeciw robakom ludzkim, tak więc, śmiało jedzmy kurki. Kurki są jednymi z najzdrowszych grzybów, które można przyrządzać, bez wstępnego obgotowania. Kurka najlepiej smakuje duszona lub w marynatach. Jak przyrządzić kurki? Podajemy wyśmienity przepis na kurki w śmietanie kurki, oryginalne pomysły Magdy Gessler na kurki kurki marynowane, przepis na przetwory skórek kurki można mrozić, po uprzednim obgotowaniu, inaczej po rozmrożeniu zgorzknieją i będą pachnieć starym zmywakiem. Jak mrozić grzyby? Gotować grzyby przed zamrożeniem? Zobacz wideo z przepisami Jana Kuronia na dania skórek.